są ładne i słodkie. A po świętach porzucone na pewną śmierć święta Bożego Narodzenia. Żywe prezenty, pod choinkę. Co dzieje się z niechcianymi zwierzętami? Porzucone na śmietnikach, przywiązane do drzew, utopione w rzekach. Niejednokrotnie właśnie tak kończy się historia nietrafionych, żywych prezentów. Właściciele psów i kotów potrafią oddać czworonogi, bo te nie umieją bawić się z dziećmi. Czasami, przeszkodą, okazuje się, niewłaściwy kolor oczu pupila. O żywych prezentach, na święta rozmawiamy między innymi z prezeską Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami KTOS. Co roku organizacje działające na rzecz praw zwierząt zwracają uwagę na problemy nieprzemyślanych prezentów świątecznych, jakimi są psy czy koty. Jedną z nich jest kampania PETA angielski. People for the Treatment of Animals, w Household Never Give Animals as Gifts, uświadamiająca dlaczego czworonogi nie powinny być prezentami. W Hamburgu, w miejscach, gdzie najczęściej porzucane są psy, postawiono sylwetki zwierząt zrobione ze świątecznych lampek. W ten sposób organizatorzy chcieli uzmysłowić problem częstego porzucania zwierząt. Prezent ze schroniska czy promowane w mediach społecznościowych kampanie wpłynęły na świadomość potencjalnych właścicieli zwierząt. Na ogół nie obserwujemy wzmożonego ruchu adopcyjnego w okresie świątecznym. Chociaż nie dysponujemy rentgenem do prześwietlania intencji ludzkich, staramy się bardzo ostrożnie podchodzić do potencjalnych właścicieli, mówi w rozmowie z interią.pl Jadwiga Osuchowa, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie w stanie spoczynku, prezeska Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami KTOS. Chociaż adopcja ze schroniska jest darmowa, potencjalny właściciel musi spełnić szereg wymagań. Pierwszym z nich jest wypełnienie specjalnej ankiety, w której znajdują się pytania m.in. o jego tryb życia i warunki mieszkaniowe. Przed przygarnięciem zwierzaka obowiązkowe jest odbycie przynajmniej dwóch spacerów zapoznawczych. Pracownicy schroniska osobiście sprawdzają też warunki, w jakich miałby żyć czworonóg. Lepiej oddać, niż porzucić, jak przyznaje Osuchowa, zwroty zwierząt oczywiście się zdarzają. My zresztą wolimy, kiedy ludzie zgłaszają się do nas, zamiast zwierzę porzucać. To mu daje szansę na ponowną adopcję, mówi. Wobec osób, które zwracają tak zwane adopciaki, schronisko nie wyciąga żadnych konsekwencji. Inaczej jest w przypadku właścicieli, którym zwierzę zostało odebrane interwencyjnie. Jak tłumaczy prezeska KTOS, towarzystwo prowadzi czarną listę, na której widnieje kilkadziesiąt nazwisk. Staramy się, by do tych osób zwierzęta nie trafiały, przyznaje. Zwierzęta adoptowane z krakowskiego schroniska w okresie świątecznym prawie nigdy tam nie wracają, ponieważ, jak mówi Osuchowa, pod choinkę zazwyczaj daje się szczeniaki. Doświadczona miłośniczka czworonogów widzi zaletę podjęcia wiążącej na lata decyzji właśnie w grudniu, ponieważ, jak przyznaje, święta są czasem, kiedy możemy lepiej poznać nowego członka rodziny ze względu na kilka dni wolnych od pracy, a on nie jest osamotniony w zadomawianiu się. Złote czasy dla hodowców. Należy jednak pamiętać, że żywe prezenty są nie tylko adoptowane, ale także kupowane. Korzyściami posiadania psa czy kota z hodowli są przede wszystkim metryka urodzenia i rodowód, które są gwarantem pochodzenia i przynależności do rasy, książeczka zdrowia oraz umowa kupna-sprzedaży, regulująca wszystkie aspekty prawne zawartej transakcji. Agnieszka Łeb-Chmielewska, adwokatka zajmująca się rynologią i felinologią oraz prowadząca blogi Psi Paragraf oraz Koci Paragraf, uważa, że w Polsce mamy obecnie do czynienia ze złotymi czasami dla hodowców. Ludzie siedzą w domach i nagle stwierdzają, że mają wiele czasu. Pandemia znacząco wpłynęła na liczbę zbywanych szczeniąt i kociąt. Ja osobiście określam obecne czasy jako złote czasy dla hodowców. Moi klienci i przyjaciele hodowcy utwierdzają mnie w tym przekonaniu, mówi w rozmowie z interią.pl. Ludzie siedzą w domach i nagle stwierdzają, że mają wiele czasu. Widzę to po liczbie umów, jakie są zamawiane w mojej kancelarii przez hodowców oraz po liczbie zgłoszeń nabywców w związku z wadą nabytego zwierzęcia, zauważa Łeb-Chmielewska. Chora moda. Konsekwencją dużego zainteresowania kupnem zwierząt jest powstanie wielu nowych hodowli.
Niedoświadczeni hodowcy często wydają szczenięta czy kocięta zbyt wcześnie odebrane matkom oraz takie, które zmagają się z problemami zdrowotnymi. Przyznam, że od marca liczba spraw związanych z wadami fizycznymi rękojmia nabytych zwierząt znacznie wzrosła. Skoro jest wiele miotów, to i prawdopodobieństwo chorób znacznie wzrasta, mówi Łyb-Chmielewska. Nie można pomijać, że ludzie często kupują oczami, czyli to, co jest akurat modne, tłumaczy adwokatka z Dąbrowy Górniczej. Pod choinką najczęściej lądują pudeltoi lub miniatura, szpic miniaturowy, maltańczyk czy cavalier. Najczęściej są to rasy małe, tak zwane psy ozdobne. Każdy z nas zna słodkie pieski z TV lub psich celebrytów, czyli psy należące do gwiazd. Są ładne i słodkie, ale nabywca nie zastanowi się nad tym, ile czasu należy poświęcić na przykład na pielęgnację włosa u pudla, zwraca uwagę Łyb-Chmielewska. Wysokie ceny nie stanowią bariery, chociaż niełatwo mówić o zwierzęciu jako o produkcie. Mechanizm rynkowy funkcjonuje również w tej sferze. Kiedy rośnie popyt, rośnie także cena. Przyznam, że ceny psów czy kotów znacznie poszybowały w górę w okresie pandemii i nadal się utrzymują. Średnia cena psa rasowego z metryką ZKWP w ci obecnie wynosi około 4000 zł, ale zdarzają się również rasy, gdzie ceny sięgają kwoty 10 tysięcy zł, mówi rozmówczyni interim.pl. Wysokie ceny nie zniechęcają tych, którzy chcą podarować bliskim zwierzę. Wraz z początkiem grudnia w internecie zaczynają pojawiać się ogłoszenia chętnych do nabycia na przykład psa dla starszej osoby samotnej. Najczęściej jednak to rodzice szukają żywego prezentu dla swoich pociech. Łyb-Chmielewska, która sama jest członkinią Związku Kynologicznego w Polsce, przyznaje, że wielu hodowców obawia się sprzedaży szczeniąt czy kotów w okresie świątecznym, właśnie ze względu na to, że mogą stać się one nietrafionymi prezentami. Aby temu przeciwdziałać, niektórzy z nich proszą o wypełnienie podobnej jak w schronisku ankiety preadopcyjnej. Co zrobić z nietrafionym prezentem? Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt w przypadku psów i kotów stosowane są odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Dlatego czworonogi nabywamy w oparciu o umowę sprzedaży. W przypadku gdy ktoś nabywa psa czy kota i chce go oddać bez wskazania przyczyny, nie ma takiej możliwości prawnej. To nie tak, jak z zakupami w sklepie z odzieżą, że można oddać rzecz w terminie 30 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny, porównuje Łyb-Chmielewska. To nie tak, jak z zakupami w sklepie z odzieżą, że można oddać rzecz w terminie 30 dni od dnia zakupu bez podania przyczyny. W przypadku kiedy pies czy kot posiada wadę, za którą odpowiedzialność ponosi hodowca, czyli taką, która istniała w chwili wydania zwierzęcia, nabywcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi. Są to na przykład żądanie obniżenia ceny, odstąpienia od umowy, wymiany na okaz wolny od wad czy też naprawa. Z doświadczenia wiem, że najczęściej nabywcy korzystają z uprawnienia obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, informuje Łyb-Chmielewska. Prawniczka zaleca, by w sytuacji, gdy zwierzę nie spełnia oczekiwań nabywcy, w pierwszej kolejności skontaktować się z hodowcą i wspólnie spróbować dojść do porozumienia. Kiedy nie jest to możliwe, kupujący ma możliwość wejścia na drogę sądową. Zbyt mało głęboki niebieski kolor oczu wadą, nie są na przykład alergeny zwierzęce. Alergia u nabywcy nie jest przesłanką do odstąpienia od umowy, alarmuje adwokatka. Podobnie jest w przypadku, kiedy pies załatwia się na panele, zamiast na matę, czy nie umie bawić się z dziećmi. Takie przypadki się zdarzają, dodaje. Miałam kiedyś sprawę, gdzie pani chciała zwrot u pieniędzy za psa od hodowcy, ponieważ ten miał zbyt mało głęboki niebieski kolor oczu. Kończy Łyb-Chmielewska. Rozmawiała Ewa Majewska.